Cześć, z tej strony CyberCourse z kanału CyberBiznes. Dzisiaj pokażę Ci jak odebrać przykładowy airdrop kryptowalut w sieci xDAI. Jestem na stronie airdrops.io, to tutaj szukam informacji o aktualnych airdropach. Dzisiaj odbiorę token xComp na sieci xDAI. Wcześniej dostarczałem płynność do takiej giełdy zdecentralizowanej HoneySwap. Jest to, można powiedzieć, kopia Uniswapa na sieci XDAI. Czym jest sieć XDAI? Jest to sieć zbudowana na Ethereum, gdzie mamy możliwość płacenia dużo mniejszej opłaty za transakcję. Tutaj znajdują się wszystkie kroki, które musicie wykonać, aby odebrać ten airdrop. Warunkiem przyznania tego airdropu było dostarczanie płynności. Więc często tego typu platformy wynagradzają swoich użytkowników za interakcję z tym systemem. Ja kilka miesięcy dostarczyłem płynność do tej platformy. No i teraz yy, proporcjonalnie w zależności od czasu dostarczania tej płynności oraz kwoty, którą tam przeznaczyłem, no dostanę jakąś tam liczbę tokenów XCOMP. Więc yy, dlaczego ci to pokazuję? A to dlatego, że w świecie kryptowalut mamy wiele. Podobnych platform, no i tak to wygląda, że jesteś wynagradzany za interakcję z tymi zdecentralizowanymi aplikacjami. Ja już wielokrotnie odebrałem airdropy, teraz to nie jest duży airdrop, ponieważ ja nie dostarczałem dużej płynności, jednak no, chciałbym ci pokazać, jak to zrobić. Więc przechodzę do tutaj strony onehive.io i na dole mam zakładkę airdrop. Tutaj mam coś takiego, Claim Your X-Comp airdrop, i teraz tak, mam tutaj MetaMask. No, i oczywiście musisz dodać do swojego MetaMask'a kolejną sieć, czyli XDAI Chain. Jeżeli odbierasz ten airdrop, to oczywiście powinieneś już mieć tu sieć dodaną, ponieważ wcześniej musiałeś dostarczyć tą płynność. I tutaj mam e, e, kilka tych tokenów do odebrania. Ja już wcześniej odbierałem część, teraz odbieram kolejną część, więc klikam sobie na Claim. Mogę zmienić cenę gazu na 1, żebym praktycznie nic nie zapłacił, i klikam po otwierdź. W tej chwili nie odebrałem całości airdropu z tego względu, że no, będę musiał jakiś czas poczekać, aż te wszystkie środki się odblokują i wtedy będę mógł to, to odebrać. Jeżeli przyjdę sobie z zakładki mają Wallet, to tutaj będę mógł podejrzeć sobie, co dokładnie mam w portfelu. Mam troszkę xDAI, xComp i wszystkie środki z tego xDAI, ja kiedyś korzystałem z tego, przyniosłem w tej chwili do sieci Polygon ponieważ tam dużo się dzieje, jest akurat to sieć na hypie, więc tego to przenoszę. Jeżeli chcielibyście na przykład przenieść środki z tej sieci do Binance Smart Chain albo do Polygon Matic, no to musicie wiedzieć o czymś takim jak mosty pomiędzy sieciami. Jednym z takich mostów jest Xpolonate.io. Tutaj możecie przenosić środki na przykład z sieci XDai do Matic Mainnet, Binance Smart Chain, Phantom i tak dalej. Ja już testowałem tę aplikację, no i jeżeli chcecie przenieść duże środki z xDai do Matic, Mainnet, no to niestety ta aplikacja nie dostarcza wystarczającej płynności, żeby to zrobić. Dlatego ja na początku przeniosłem sobie te środki z xDai Chain do Binance Smart Chain, a potem z Binance'a do Matic'a. Dlaczego Ci to pokazuję? Może nie chodzi tutaj o same odebrania airdropu, ale chodzi o samo podejście do przenoszenia środków z jednej sieci do drugiej. No, musicie to sobie wyobrazić, że mamy różne ekosystemy, można powiedzieć galaktyki, z których trzeba przetransportować środki. Jesteśmy w początkowej fazie rozwoju tej technologii. Uważam, że jeżeli wystartuje Ethereum w wersji drugiej, to większość z tych projektów nie będzie miało racji bytu. Dobra, to przejdźmy do praktyki i spróbujmy przenieść cokolwiek do Matic Mainnet. Sprawdźmy co ja w ogóle mam w portfelu 0.45 daj, no to coś próbuję przenieść, czyli podpisałem transakcję Mitamaskiem, łączy się z tą aplikacją, no i na przykład przyniosę 0.1, bo mam mało środków tutaj, no i kliknę sobie swap. niestety router nie ma wystarczających środków, żeby zrobić tą transakcję, więc to nie działa, jak widzicie, jednak Mogę przenieść te środki do Binance Smart Chain. Prawdopodobnie. Czyli znów podpisuję mi No i zrobię sobie swap. No i tutaj już yy, mogę wykonać transakcję. Zmniejszę sobie ilość gazu do jednego. Więc zapłacę ułamki, ułamki centa. Klikam potwierdź. I transakcja została potwierdzona. W tej chwili środki są przekazywane z sieci XDAI do Binance Smart Chain i zwykle e, przy użyciu takich mostów to chwilę potrwa, no ale już operacja zakończyła się sukcesem. I teraz sprawdźmy, czy te środki zostały przesłane na Binance Smart Chain. Więc otwieram mój portfel MetaMask i przechodzę do Binance Smart Chain Mainnet. E, muszę oczywiście dodać jeszcze tutaj token DAI. Jak to zrobić? No ja używam CoinGecko najczęściej, więc przejdę sobie do CoinGecko, wpiszę sobie tutaj DAI i tutaj mamy smart kontrakty. Ja sobie tutaj e, kliknę Add to Mitamask dla sieci Binance Smart Chain. Podświetla mi się MetaMask i e, mam prośbę o dodanie tokenu DAI do MetaMaska, więc dodaj token. OK. Przejdźmy do portfela. No i jak widzisz, te środki, czyli prawie 0,1 DAI, zostały przetransportowane z jednej sieci do drugiej. Także zachęcam Cię do eksploracji różnych sieci blockchainów po to, żeby nie tylko handlować, nie tylko zarabiać na kursach, ale także odbierać airdropy, czyli po prostu te sieci wynagradzają Cię za interakcję z różnymi aplikacjami przypominam również o grupie Discord link znajdziesz poniżej tego wideo, tam rozmawiamy o kryptowalutach i pierwszy dowiesz się o filmach, które nagrywam na temat blockchain, biznesie w sieci i kryptowalut mówił Cybercoach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach